Witam serdecznie. Udało się troszeczkę tutaj zrobić przez ostatni czas, więc będziemy zaraz sprawdzać, co się udało. Kolejny dzień zmagań z grzejnikiem. Już sobie trochę go przygotowałem, bo po ostatnim razie wyszło, że jest tu pęknięty, nie trzyma tu na obwodzie, tu nie trzyma, gdzie spawałem ostatnio, więc to wszystko zaś muszę obspawać. Tylko, że sobie tym razem zagrzejemy. No i mam troszeczkę prąd niżej ustawiony. Temperatura w garażu coraz niższa, a tempo prac coraz wyższe. Troszkę tu się udało zrobić. Nie aż tak dużo, ale zawsze coś. Patrząc na to, że się robi na 3 zmiany i średnio 6 dni w tygodniu, to się coś udało ogarnąć. Mamy napinacz, mamy alternator i będziemy próbowali, czy zakręci i czy pokaże jakieś napięcie. Ale to dopiero za chwilkę, bo musimy sobie wziąć naszego pacjenta z ładowania, żeby zaś nie było dziwnych sytuacji. No, troszeczkę zjadł, ale nie aż tak dużo. Więc szykujemy zestaw i lecimy z tematem. Tylko co tutaj się podziało? Jak ja lubię patrzeć na te liczniki, jak są fajne liczby. Ciekawe, czy coś to oznacza. Coś się udało wyprodukować. Dzisiaj było fajne słoneczko. Podbijamy teraz na akumulatorach, żeby przez noc nie były za bardzo rozładowane. Dobra, lecimy z tematem dalej. A więc mamy wstępnie przygotowane wszystko. Jeszcze mi zostało wsadzić plusa. Jedynie co, to zauważyłem, że troszeczkę akumulator jest już w ciąży. Chyba coś mu nie służy, te pracowanie raz na jakiś czas. Teraz nie umie trafić. Okej. Jakiś przekaźnik złapał. Dociągniemy sobie w miarę. Tak, żeby prąd rozruchowy był taki w miarę normalny. Jak zawsze wszystko na żywo robię, więc nie możecie mnie osądzać, że coś prędzej próbowałem. Choćbym wolał zaoszczędzić sobie problemów, ale niestety ostatnio z czasem jest kiepsko. Tym bardziej, że pogoda nie dopisuje. Nie wszystko, co bym chciał zrobić, idzie zrobić. Dobra. Powiedzmy, że plus w miarę trzyma. Mamy bak podłączony tutaj wtyczką. Tutaj wtyczką. Wszystko mamy. Co ja potrzebuję? Śrubokręt. Śrubokręt, śrubokręt. Stary jeszcze śrubokręcik od taty, co kiedyś tam kupił. Będzie się nadawał. Teraz znajdźmy stacyjkę. Gdzieś była tu kiedyś stacyjka. Jest. I tak. Mamy w pozycji 0. Muszę sobie wsadzić śrubokręcik. I przeskakujemy i zobaczymy, czy będzie działać. Ok, mamy zasilanie. Działa pompka. To mnie najbardziej interesowało. Pompka działa i spróbujemy zakręcić. Pompka działa, dobija. Tylko chyba pompka powinna działać w trakcie kręcenia. A nie, w trakcie kręcenia chyba nie będzie działać. Dopiero jakby odpalił silnik. Więc daję was na statyw, zobaczymy, co robi alternator, bo w sumie już pierwszy raz kręcił. A to przegapiliśmy. Tylko bym musiał włączyć lampę, ale chyba muszę wyłączyć, żeby. No dobra, mamy lampę. Daję was na statyw. I mniej więcej tak by to musiało być. Będziemy patrzeć, co się będzie działo. Jestem sam mocno ciekawy, jak to się zachowuje, jak to kręci. Śrubokręcik, lecimy z tematem. No, akumulator już jest dętka.
No, to, że akumulator zaszedł w ciąży, chyba świadczy o tym, że już jest chyba po nim pomału. Spróbuję odłączyć pompę z baku. Troszeczkę amperów zaoszczędzimy. No chodź, tak. Spróbujemy jeszcze raz. Nie. Choćbym chciał zobaczyć, trzeba teraz poczekać chwileczkę, aż troszeczkę akumulator odsapnie. Więc za chwilkę wrócimy. No i dobrze, chwileczka minęła. Akumulator ma 12,58. Teraz gdzie ja dam śrubokręt, raczej kluczyk do stacyjki. Zobaczymy, czy teraz ruszy. Poprawiłem styki na akumulatorze, poczekaliśmy chwilę, więc powinno być git. Nie spada aż tak mocno napięcie i... Wygląda obiecująco. Więc nawet bardzo. Troszkę benzyną czuć. Chyba to, co tam gdzieś zostało, gdzieś tam się odzywa teraz. Więc jest git. Można przyjąć, że kolejną próbę będziemy mieli. Więc kolejna próba prawdopodobnie będzie z rozdmuchem silnika. Muszę sobie jeszcze wszystkie przewody przygotowywać, żeby ładnie popodłączać i jakoś wstępnie wydech, przynajmniej bez końcowego. Bo nie będę tego spawał, może że jakoś tam zataśmuję czy coś takiego. No i mamy też wymiennik już na jakimś etapie, że mogę się podłączyć do niego. Jedynie zostałem tyczeć na etapie grzejnika. O, kluczek mi spadł. Zostałem tyczeć na etapie grzejnika. Przy spawaniu go podgrzałem sobie mocniej, ale to też skutkuje tym, że na połączeniach, pokażę o co chodzi. Tu mam taki dodatkowy grzejnik co własnej konstrukcji elektryczny, tutaj jest grzałka. Jak go grzałem, powiedzmy, żeby to spawać, to tu i tu teraz na uszczelnieniach jest do bani. Więc cały projekt chyba poszedł się gonić, bo będę musiał cały grzejnik rozkręcać, a to, z czego się orientuję, to jest bardzo, bardzo, bardzo pracochłonne, a znając życie, w jakim on będzie stanie, będzie masakra. Tutaj, czy coś się podziało? Niestety nic. Większość czasu starałem się zrobić ten grzejnik i nic tutaj nie udało się zrobić. Więc chyba zmarnotrawiłem cały tydzień. Można było po prostu gdzieś poszukać na jakimś Oliksie jakiś grzejnik używany, kilka żeberek, żeby było. No ale postanowiłem reanimować. Więc na razie, jak to się mówi, z kogeneratorem troszeczkę tyczę. No ale chcę odpalić silnik, muszę jakiś wydech wymyśleć, gdzie, jak, co poprowadzić, żeby to tutaj miałem, jak to się mówi, ogarnięte. Więc prace idą do przodu, choć troszeczkę zahamowały z jednej strony, bo mnie trzyma ten grzejnik. Chciałbym trochę przy akumulatorach jeszcze porobić. No ale nie idzie wszystko na raz. Może by szło, ale trzeba na to więcej czasu. Nie zaględzam, będę kontynuował, żeby było lepiej. Więc trzymajcie się wszyscy ciepło. Jak się komuś podobało, może dać łapkę w górę, polecić komuś. Jak w garażu ktoś młodzi silnik z samochodu. Jeszcze kiedyś to taki zapowiedź. Tutaj jeszcze jest jeden wolny pasek, tutaj jeszcze będzie drugi alternator, ale to już tam kiedyś. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Jak się komuś podobało, może wrzucić lajka albo polecić komuś, żeby wrzucił subskrypcję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.